Cześć wszystkim, dzień drugi. Właśnie zobaczyliście widok z tarasu mojego hostelu. On jest tak położony, że jest właściwie na zewnątrz. Te nasze pokoje są dostępne z tego tarasu, więc rana było dość głośno, ale przespałem się aż do 9:00, pospałem, musiałem odespać wczorajszą noc. I co, idziemy dalej! Właściwie pod podłogą mojego akademika znajduje się ogromny targ z warzywami, z owocami, ze wszystkim. Chyba za chwilkę będę próbował różnych rzeczy, których jeszcze nie jadłem. Właśnie trafiłem teraz do zieleniny. No, mają tego tutaj sporo. Niektórych rzeczy nigdy w życiu nie widziałem. A wczoraj w ogóle widziałem takie malutkie bakłażaniki. Najróżniejsze smaki, najróżniejsze kolory i pełno vlogerów. Bardzo śmieszna sytuacja, widziałem już ludzi z moimi aparatami, z moją kamerą. Widziałem też jakąś stację telewizyjną, więc no, miejsce jest bardzo popularne. Ale jest bardzo malownicze i ładne, więc wcale się nie dziwię. Ponownie moja ulubiona przekąska z wczoraj, smażone banany i ziemniaki. Kupiłem taki zielony pudding, nie wiem co to jest, później jak się dowiem to wam powiem, bo nie potrafiłem się z panią dogadać, ale jest przepyszny i kosztował 10 batów, czyli złotówkę. Tutaj, jak widzicie, państwo sortują ostrą paprykę, chili. To, co widzicie teraz, to betel, czyli jeden z popularnych stymulantów. Można powiedzieć nawet, że narkotyków tutaj w Tajlandii. W Chinach też się go spożywa. Możecie sobie kupić najprawdziwszą maczetę. No ja mam tylko bagaż podręczny, więc raczej nie dam rady, ale fajne są. Zwłaszcza te wielkie. Tak jak widzieliście, właśnie będę spożywał teraz betel w tradycyjny sposób. Pani mi tutaj już zawinęła. Tu mam jeszcze suszone, właściwie nie wiem co to jest. I co, no kazały mi to po prostu wsuwać, więc zobaczymy, spróbujmy. Mamo, przepraszam, ja wcale nie ćpię. Five minutes later. Gorzkie. O. Jakbym tytoń żuł. Nie będę fanem, ale w jakimś czasie robi się lepsze. Wystarczy wam. Po smakowaniu betelu nadal mam czerwony jęzor. I cóż, no przyszedłem na Chinatown trochę się tu przejść, ale widzę, że znowu tylko sprzedawanie, stragany i wszystko, ale wolałbym coś dobrego zjeść, może niekoniecznie chińskiego, ale kuchnia fusion tajska i chińska brzmi całkiem nieźle, więc będę szukał. Ludzi jest pełno, żar się leje z nieba, właściwie nie.
nie leje się z nieba, ale jest strasznie duszno. Chociaż jak powieje wiatr, to jest przyjemnie. Idziemy dalej. Przez to wszystko czuję się jak na stadionie dziesięciolecia w latach 90. w Polsce. Niech mi ktoś powie, że to Pekin jest zatłoczony. Masakra tutaj po prostu, ciężko jest przejść. W ogóle przed chwilą zauważyłem czterech policjantów, którzy robili sobie selfie. A po chwili mnie zaczepili, żebym wziął plecak przed siebie, o właśnie tak jak teraz trzymam. Bo mówią, że tu dużo złodziei. Bardzo miłe z ich strony. Jesteśmy w centrum handlowym Icon Siam. Yes, Icon Siam. Okay, a to jest moja koleżanka, którą poznałem w Chinach dawno temu, Mint. Przywitaj się. Nazywam się Mint. A, nazywam się Mint. Cześć. I bardzo ładnie tutaj jest, zaraz wam pokażę. Są różne floating markety, czyli pływające markety, udawane co prawda, ale generalnie jeśli chodzi o samo centrum handlowe, to jest bardzo ciekawie urządzone. Więc przejdźmy się troszeczkę. Hi, sawadee. Jemy tradycyjną tajską potrawę pad thai, makaron, kiełki, krewetki. Będzie super. O, jakie pyszne. Zemyang. Dobrze. Aloj, mej. Aloj. Dzisiaj urodziny Mint, więc jedziemy do niej do domu. Tata przygotował kolację, ona prowadzi. Zobaczymy, co będzie dalej, bo idziemy chyba troszeczkę popić. Więc przyjechaliśmy na imprezę, jak widzicie, piwko jest, alkohol jakiś koreański jest. Ja się wyłączam, trzymajcie się, do następnego, cześć! Jaka kompromitacja!